Gorący meldunek zanim o tej statystyce, która na Państwa ekranach z Częstochowy. Tam Złomrek z Częstochowa tylko wygrał z Atlasem 53-39, a więc tylko 14 punktami i tutaj na pewno niezwykle ekscytująco zapowiada się jutrzejsza rywalizacja tych dwóch zespołów na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Wysoko Torunianie prowadzą z Kejlą Gorzów 40-18. Widzą Państwo dorobek punktowy drużyny zielonogórskiej. Walasek 13, Protasiewicz 11, a potem długo nic. Pozostali zawodnicy mają 8 punktów tylko. A w drużynie leszczyńskiej Pawlicki 5 startów, 11 punktów. No i potem wyrównanie Hampel, Baliński, Bachelor, Kasprzak, Adams i Pawlic 2 punkty. A więc mają o co walczyć tutaj zielonogórzanie w kontekście tych meczów, tego wyniku w Częstochowie, bowiem wrocławianie na pewno postawią się bardzo mocno drużynie częstochowskiej i będą walczyli o awans do półfinału. Posłuchajmy, jakie składy wyścigów wynominowane. Starek Kryomunia, wyścig 14, kask czerwony, Krzysztof Kasprzak. Tak jest, tor trzeci, kask niebieski, Lee Adams. Pierwsze pole w kasku czerwonym, drugie pole, przepraszam, drugie w kasku czerwonym, Jarosław Hampel. I w niebieskim Damian Waliński, czwarte pole. Tak? Tak jest. No, chyba już tak, Państwo. No. A więc tak, w 14 biegu w kasku żółtym Fredrik Lindgren i w białym Ricky Kling Zawodniakowa z czwartego pola. Ricky Kling. Tak. W 15 w kasku żółtym Protasiewicz. Tak. I w kasku białym Walasek. Tak? Tak. Proszę.